tak naprawdę, tak jak nasz kapitan powiedział, że on by na nas nie postawił i się dziwi ludziom, którzy na nas postawili, ale my ten mecz odwróciliśmy i chyba ten tiebreak w Warszawie nakręcił nas na taką dobrą drogę. Ten tiebreak i chyba wywiad pewnego rozgrywającego, no ale nieważne. Nieważne, nie brnijmy w to. Cieszę się, że my zagraliśmy taką siatkówkę, jaką powinniśmy grać. 4 błędy, 5 razy nas zablokowali, bardzo mało zepsutych zagrywek, 10 zagrywek zepsuliśmy na 3 sety. To jest bardzo mało. Bardzo mało błędów, a przy też dobrej skuteczności, także to bardzo cieszy, bardzo, bardzo cieszy. I co mogę jeszcze powiedzieć? Mogę powiedzieć, że brawo dla naszego rozgrywającego, że zrobił taką dystrybucję, że każdy dostał trochę piłek, każdy miał możliwość spokojnego atakowania i naprawdę tutaj brawa dla Angela. Na pewno będziemy walczyć bez kompleksów. Uważam, że Jastrzębie jest bardzo, bardzo, bardzo mocnym zespołem, z bardzo dużym budżetem, z dobrymi zawodnikami. Już się zbroją na kolejne sezony i mam nadzieję, że my zagramy tak jak dzisiaj, przynajmniej tak jak dzisiaj, bo naprawdę dzisiejsza gra naprawdę mnie cieszyła, że i walczyliśmy. I mimo, że Damian złapał go skurcz, to jakoś przebrnęliśmy ten moment i nie daliśmy się złamać. I tak naprawdę to, co było naszą bolączką do tej pory, czyli straty punktów seriami, tak dzisiaj 2 serie? Po 2-3 punkty maksymalnie. Chyba tylko w pierwszym secie i w trzecim secie, gdzie już zaczęliśmy się rozkręcać znowu i złapaliśmy taką mój atak w aut. Znowu się zaczęło od mojego ataku w aut, takie samo jak w Warszawie, że ja zrobiłem błąd i idzie nam seria. Także no nie mogę robić błędów po prostu. Na pewno. No jakby to Marcin Janusz powiedział, to znowu nam dali wygrać pewnie, bo zagrali tragicznie, więc jakby dziękujemy im za to, że dali nam wygrać i doceniamy to bardzo. Wydaje mi się, że to była fajna seria spotkań, tak mi się wydaje. Z boku, tak już zupełnie na serio teraz mówiąc, mi się wydaje, że była miła do oglądania. Na pewno było dużo walki, może czasami brakowało jakichś tam umiejętności, może czasami pojawiały się jakieś głupie, niepotrzebne błędy, ale to wszystko było grane naprawdę na dużych emocjach, na dużym zaangażowaniu. I wydaje mi się, że było miłe dla oka. Ja myślę, że dzisiejszy mecz przegraliśmy chyba troszeczkę emocjonalnie, bo wiedzieliśmy, że w Warszawie byliśmy bardzo blisko i tak naprawdę tam powinniśmy zakończyć ten ćwierćfinał i wypuściliśmy szansę z rąk i tutaj sytuacja dzisiaj pokazała, że kompletnie nie byliśmy w stanie wyrzucić tamtego meczu z głowy. Przegraliśmy przede wszystkim, myślę, atakiem mecz, bo nie byliśmy zbyt skuteczni. Natomiast, no cóż, przed sezonem, jeżeli ktoś by nam powiedział, że będziemy już teraz w szóstce zespołu z Plus Ligi, to na pewno byśmy się bardzo cieszyli. Problem polega na tym, że wiemy, jak bardzo byliśmy blisko czwórki i jak wielki czujemy niedosyt. Dzisiaj zwyciężył zespół z Warszawy. My myślę, że gdzieś tam zdobyliśmy kolejne doświadczenie i jedziemy walczyć i bić się w Rzeszowie. Sport jest pod tym względem brutalny, że jedna piłka tak naprawdę dzieliła, jedna, dwie piłki dzieliły nas od awansu do wielkiej czwórki w pierwszym meczu w Warszawie. Natomiast dzisiaj kompletnie nie weszliśmy w mecz i pozostawia na pewno duży niedosyt. Jedziemy walczyć dalej. Tak jak powiedziałem, graliśmy w Pucharze Polski. Byliśmy blisko czwórki. Teraz będziemy na pewno w szóstce, to już jest pewne. I myślę, że na chłodno popatrzymy na sezon z tym, co zrobiliśmy i jak graliśmy w tym sezonie, to możemy być z siebie naprawdę dumni.